i witajcie w szóstym odcinku Zagrajmy w Risen 2 Mroczne Wody. W poprzednim odcinku zaczęliśmy zwiedzać obóz piratów. Pogadaliśmy ze Stalowobrodem, który chce Rumul w zamian za przyjęcie na statek. Co musimy zrobić? No i nakłoniliśmy nosiwodów, czy jak tam się to odmienia, aby zaczęli znowu nosić wodę. Dobra, pogadajmy dalej z ludźmi tutaj. Chcesz trochę rumu i nieco więcej czasu z Holly? Oczywiście na koszt firmy. Chcesz trochę rumu i nieco więcej... Dobra, on nic ciekawego nie gada. Cześć, kochanie. Jestem Holly. Przystojniak z ciebie. Szukasz czegoś? Co sugerujesz, Holly? Mam sprecyzować. Musisz słyszeć wiele ciekawych rzeczy w swojej pracy. Pomiędzy językami? Może czasem. O czym możesz mi powiedzieć? Jest tyle rzeczy. Ale co dokładnie? Wiesz coś o skarbie? Rzuć kamieniem. Pewnie znajdziesz jakiś na wyspie. A Pete, który został przy skrzyni ze skarbem, nigdy już nie wrócił. Kim jest Pete? Piratem. A poza tym, Curtis wysłał go, żeby pilnował bramy. Ale on twierdził, że chce umieścić skarb w gardzieli. Dopiero po dłuższym czasie zorientowałam się, że chodziło mu o wąwóz. Nie stać mnie, żeby jej zapłacić. Co wyjaśnić? Kochany, chyba nic nie wiesz o kobietach, co? Mam ci pokazać? Powiesz mi, jak być bardziej przekonującym? Musisz mnie do tego przekonać. Okej. Czyli ona uczy złotoustwości czy coś. Dobra, to pogadaliśmy. Został jeszcze tutaj Max i O'Brien. Teraz zagadajmy z O'Brienem. Ahoj! Ahoj! Na imię O'Brien, kucharz na brodatej dziewicy. Brodatej dziewicy? Ta, dziwna nazwa dla statku. Czy chce wiedzieć, czemu się tak nazywa? No, kapitan był nieźle wstawiony, gdy go nazywał. Mogę zostać członkiem załogi? Weźmiemy cię tylko, jeśli... Wiem, jeśli się sprawdzę. Kogo muszę pokonać? Jesteś pierwszy do walki, co? Oczywiście. Ale nie o tym myślałem. Więc co masz na myśli? Weź mapę, łopatę i poszukaj skarbu. Nie, żebym miał dać ci swój. Twój skarb jest zakopany tutaj? Może i jest. Co ci do tego? Nic. Chyba nie masz nastroju na zawody w piciu. Ho, 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 ho. Wreszcie dobry pomysł. Ja będę pił, a ty za wszystko zapłacisz. Dobra. Ustal zasady. 6 butelek na głowę brzmi rozsądnie. Wygra pierwszy pijany, który ich zniszczy. To proste. Tak, o ile nie zadrży ci ręka. Upij się i upuść butelkę, a musisz czekać na kolejną. Okej. Dobra, dobra, jestem gotowy. To napijmy się. Chcesz po prostu wypić kolejkę, czy wejść w zakład? Mam kasę? Nie wiem. Wypijmy za złoto. Usiądź. Dobra, jak się pije? Jazda! Niech mnie kule biją. Niech to szlak. No jeszcze jedna butelka. Chory, nieźle. No, opaliłem butelki lepiej niż ty. Dawaj kasę. Mara się wścieknie, ale ty się napij. O co twoje złoto? Jeśli Dzięki. Chcesz to powtórzyć, wiesz gdzie mnie szukać. Super! Konkurs pijacki, fajnie. Zapiszmy grę i zagrajmy. Dobra, jestem gotowy. O, mapę skarbów. Może wypijmy za twoją mapę skarbów? Tak pogrywasz, e? Mam dwa warunki. No. Pierwszy, pijemy tylko mocne trunki i ty za nie płacisz. Drugi, też musisz coś dorzucić. Na przykład? O, coś wymyślę. No to pijmy. Po prostu pijmy.
Usiądźmy wygodnie. A nie, bo tak to kurczę wyszło bez tego. Jazda! Niech to szlak! Nie, trzeba grać o coś, bo tak to nic nie wychodzi z tego. Łatwo przyszło, łatwo poszło. Ale dobra, troszkę kasy zarobiliśmy. Ja bym sobie chciał zarobić więcej. Zagrajmy. Moją stawką za mapę będzie... butelka rumu. Za mapę skarbów? Dwie butelki rumu? Zapakowane w twoje śmierdzące gacie? Przemyślę to. Przemyślę jeszcze to. A na razie... Dobra, jestem gotowy. Napijmy się jeszcze raz za kasę. Wypijmy za złoto. Usiądź! Jazda! Nieźle! No, tak się obala butelki. Znowu, kolejna spółeczka dla mnie. Mara się wścieknie, ale ty się napij! Oto twoje złoto! Chętnie znów wypiję za złota. Dobra, to już na nim stówkę zarobiłem. Walnijmy sobie jeszcze raz. Dobra, jestem gotowy. Wypijmy za złoto. Usiądź! Bardzo powoli tak się to kasę zdobywa, ale co zrobić? Jazda! Nieźle! No i znowu go pokonałem. To nie jest żadne wyzwanie. Ale Mara się wścieknie, ale ty się napij! Ale ja się napiję. Po co twoje złoto? Wystarczy! Więcej nie zakładam się o złoto. Okej. Dobra, on więcej już o kasę nie gra, czyli tak się byśmy nie wzbogacili w nieskończoność na nim. To trudno. Jakoś muszę inaczej zarobić. Jesteś z Berbeluchem? Nie. Więc zostałeś sługusem Stalowobrodego? Jeszcze nie. Oszalałeś. Chcesz płynąć w rejs z tymi przeklętymi łajdakami? Jeśli jesteś szalony, to może postawisz mi drinka, co? Co wiesz o tej klątwie? Najpierw picie, potem gadanie. Dobra, najpierw picie. Najpierw picie. To mi się podoba. Powiedz, co wiesz o klątwie? Wiem, że ścigają go bestie z głębin. Jego i całą załogę. Ciebie też będą, jeśli wsiądziesz na statek. Bądź mądry i znajdź sobie innego kapitana. Czyli to... starczy! Czyli to takie... tutaj są zabawy, co? Ej, ty! Tak, ty! Chodź tu! Co znowu chcesz? Tylko nie dawaj mojego rumu temu podstępnemu skurwielowi! Masz na myśli Miksa? Co on takiego zrobił? Jeszcze nie wiem! To nie jeden z was? Nie ufam mu. To jeden z ludzi Garcia. Pokłócili się. A potem Garcia go zostawił. Kto to jest? Kim jest Garcia? Garcia? To zdradziecki i złodziejski drań, tyle ci powiem. Kapitan, ale nie według moich standardów. Sprzymierzył się z Marą. Kiedyś żeglował u boku Stalowobrodego. Ale to było dawno. Dobra. Dlaczego mu nie ufasz? Siedzi tu cały dzień smutny jak pies, który stracił pana, a nocą wymyka się gdzieś na parę godzin. On coś kombinuje, czuje to w kościach. A co do kości, to chętnie mu je porachuje. W takim razie sprawdzę, co on kombinuje. Dobry pomysł. Jak tylko się wymknie, pójdziesz za nim. Dam ci znak, gdy nadejdzie właściwy moment. Okej. Dobra. Zapiszmy grę. No nie widzę, która jest godzina wcale. Dobra, to idziemy. Tutaj jeszcze, gdzie teraz mogę pójść? Czego chcesz? Hank? A, to jest ten Hank, dobra. Ten, co nic nie gada. Curtis, nic ciekawego. Już tam pogadałeś, co mogłem się od ciebie dowiedzieć, to się dowiedziałem. Dobra, zobaczmy, co mamy teraz w burdelu. To może być interesujące. Obudził się następnego dnia na kacu bez prawego buta. Ponieważ nic nie pamiętał, szukał go przez wiele dni, lecz bezskutecznie.
Kiedy następnym razem wpadł w pijacki cuk, wypadł przez burtę niedaleko zachodnich wybrzeży Antigui i zaginął. Pozostały lewy but jest podobno przeklęty. To pewnie brednia, ale... Legendarne przedmioty. Lewy but. Zachodnia plaża Antigui. No to tak czy siak nie tutaj. Zapiszmy. I troszkę zwęćmy przedmiotów. Lola. Mogę okraść skrzynkę? Mogę. To bierzemy to wszystko. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Tu nic nie widzę. Zagadajmy z Lolą. Ahoj, przystojniaku. Mieliśmy już przyjemność? Jak dotąd nie. A no cóż, jeśli nie jesteś w nastroju, by to naprawić... Może później. Dobra, a co mamy tutaj? Wow. Wypierdala! Dobra, spieprzaj! Wow. Mam na ciebie oko. Co tu się dzieje, ludzie? Ej! Kto cię tu zaprasza? Dobra, dobra, już idę. No, nie bulwersujcie się tak. Dobra, zobaczmy, co jest tutaj. Co to za ci dwaj? Zostaw! Zostaw ich! Nie ma mięsa do gotowania. Piraci. Hej, stąd, kowal. Na pewno nie jestem kowalem. Mogę wejść? Mogę wejść? Mam na ciebie oko. Nie mogę. Dobra. Przydaj się w końcu do czegoś! Przynieś mi wody! Możemy najpierw porozmawiać? A co? Jesteś kobietą? Gotowi? Oczywiście! Broń naostrzona, dużo prochu. Brama zabezpieczona i silni wojownicy mogą nadchodzić. A jeśli idą od plaży? Znasz protektorów. Nie wiedzą, co robić, gdy widzą bramę. Ale chwilowo bardziej martwię się o te paskudztwa. No nie patrz tak na mnie. To ogromne kraby. Wielkie bydlaki. Masz brudne myśli, chłopcze. Co masz zamiar zrobić? Berbeluch chce się pozbyć Stalowobrodego. To jego wina. Te kraby zaczęły tu przychodzić, odkąd on się pojawił. Co z tego? Tępy jesteś? Jest przeklęty. Wszędzie za nim idą. No okej. Jaka jest najlepsza broń przeciwko krabom? Buty. Kopie aż wyzdychają. To jedyna droga. Potem możesz zrobić z nimi, co ci się żywnie podoba. Ujuju. Możesz nauczyć mnie kowalstwa? Tak. Niestety jeszcze nie umiem kopać. Najważniejsza kopać. Jest woda. Przynieś jej trochę. Nie chcę dla ciebie pracować. Chcę sam wykuć własne ostrze. Co u licha jest nie tak z moimi ostrzami? Kup i sam się przekonaj. Jeśli chcesz wykuć własne, zapłacisz mi tak, jakbym ja sam je zrobił, jasne? Drogo. No i tak nie mam jeszcze umiejętności, żeby się tego nauczyć, kowalstwa. Pewnie nie sprzedajesz wytrychów. A po co ci one, co? Chcesz nas okraść? Zabrać nasze skarby? Luź, koleś. Largo ma problem. Tylko tyle potrafisz? Nie ma już Larga, którego znam. Więc skąd mam tę chustkę? To chyba Largo. No. Siedzi w więzieniu, w Puerto Sacarico. Co ci to obchodzi? Potrzebuje kilofa, by go wyciągnąć. Wytrybnie kilofa. No więc to dla ciebie ważne. 500 sztuk złota. No bez jaj. Powiedział, że ty jesteś mu winien pieniądze. A to zakłamana szumowina. To w jego stylu. Jeśli go nie wydostanę, powieszą go. Wybieraj. Jeśli oni go zabiją, nie będę mógł skopać mu tyłka. No i dostałem wytrych, super. McLean chce, żebym otworzył dla niego skrzynię. Co? Chyba nie tą z napadu Stalowobrodego. Ktoś się nabiera, chłopcze. Dlaczego?
Zamierzasz ją otworzyć? Ty? Jeśli tak się stanie, będziesz bogaty. Będzie cię stać, żeby dobrze płacić. Dobra, pokaż mi, co masz. Obejrzyj te ostrza. Masz. Sieczny. Ja tam wolę chyba kłute. Dobra. Czyli na razie nic tutaj nie kupię. Sprzedajmy te kielichy. I co tu mamy? Skarbów, ciężka skrzynia, nocny pościg. No dobra, póki co tutaj więcej nie wykombinuję chyba. To zagadajmy może teraz tam z kim. Cholera, czy w... Noś wodę, noś postę. Z kim ja chciałem zagadać? W sumie to nie wiem, co teraz mogę tutaj za bardzo zrobić. No dobra, wrócimy teraz do tego, do miasteczka, do Puerto Sacarica. Przekażemy informacje od Berberucha do Pedro i zobaczymy, czy uda nam się uwolnić Largo. Ale mam póki co trochę kasy, to zainwestuję w łopatę i kilo. Na to już chcę zbierać surowce, więc... Masz jakieś towary? Więc chcę kupić właśnie kilo i łopatę. Dziękuję. A, wiecie co? Postrzelajmy sobie jeszcze raz. Poćwiczmy strzelanie. Zbliżamy się! Jakaś taka minigierka znowu. Trafione. Trafione. Aj, spudłowałem. Aleś rzucił. Strzelaj! Ja pieprzę! 9 na 10, kurde. Jeszcze... Zastanówmy się. Cóż, widywałem gorszych strzelców niż ty. Świetnie. Załapałeś. A. Ej. Już nie mogę ćwiczyć? Chcę jeszcze postrzelać. Masz słabość do broni, co? No. Jedna runda kosztuje 10 sztuk złota. Trafisz w ponad 4, a zwracam opłatę. Trafisz we wszystkie 10, a zaczniesz na tym zarabiać. Oczywiście, jeśli chcesz zarobić prawdziwe pieniądze, zawsze możesz spróbować strzelania do floty. Co to jest ta flota? Czym jest ostrzał floty? To proste. Masz 3 serie po 10 strzałów. No. Potrzebujesz 5 trafień za pierwszym razem, 6 za drugim i 7 za trzecim. Jak ci się uda, dam ci 500 sztuk złota, a twój wkład też nie będzie wysoki. Wow. Dobra, to spróbujmy na początek postrzelać. A potem zagramy w ten ostrzał flotny może. Aleś rzucił. Strzelaj! 3. Wyżej. Strzelaj! Spudłowałem. 4. Dobra. Zwróci mi już wkład. Dziewięć. Dobrze jest. Niewiarygodne. Nieźle ci idzie. Oddaję ci twoją stawkę. Okej. Dobra. Zagrajmy w ostrzał floty. Chcę spróbować ostrzelać flotę. No dobra. Przygotuj się. Uważaj, by nie zadrżał ci palec. I strzel. Dawaj za 500, stary. To ja wiesz, co mogę ten? Wyżej rzuć. Strzelaj. Aj.
Wyżej. Strzelaj! Jeden. Oj, niedobrze. No jeszcze jeden muszę trafić w tej serii. Trafione. Dobra. Ja pieprzę. Jest 5, spoko. Niezły strzał. Utrudnię nieco zadanie. Dorzucając parę bomb. Jak podobają wam się takie jabłuszka? No, dalej. Dobra, muszę trafić teraz w 6. Ale nie mogę w bomby chyba, nie? Kurde. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Bomby nie. Dobra, jest okej. I teraz musi być 7. I będę miał. Interesują cię prawdziwe pieniądze, co? Uważaj na bomby! 500. Raz, dwa. Bomba nie. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Bomba. Siedem i wygrałem 500. Wiecie, co ja sobie za to kupię? Też jeszcze nie wiem. Do 100 000 beczek! Udało ci się! Weź wszystko! Należy ci się! Dobra, mamy 500. Więc mogę się pewnie... Może... Dobra, nieważne. O, mogę... Właśnie, jest chwała. Ale ja pozbieram na cwaniactwo, bo chcę cwaniactwo dociągnąć do 4. poziomu, żeby móc otwierać zamki. To będzie mi potrzebne bardzo. A póki co mogę się nauczyć skradania się. Akurat 500 kosztuje. A będzie mi to bardzo również potrzebne. Więc biegnijmy do Puerto Sacarico. Sacarico czy Sacarica? Sacarico. Tam sobie zagadamy z Pedro. Jest Hank, jest. A, Colby. Rum, od razu lepiej. Sprowadzasz posiłki? Tak jest. Najwyższa pora. Nie byłem pewien, czy ich potrzebujesz. Myślisz, że stoję tu dla przyjemności? Co proponujesz? A jak myślisz? Pójdę spić się jak Bela. Colby to dobry chłopak. W mig wszystkiego się nauczy. Spoko. Idziemy. Mam 1000 chwały. Potrzebuję 2000 na level i pewnie 3000, skoro widzę, że rośnie to o 1000. Więc potrzebuję 3000 jeszcze 1000, czyli łącznie 4000 chwały, żeby móc uczyć się otwierania zamków. A potem już będę inwestował tylko w walkę, strzelanie i w wytrzymałość. Hopla, hopla, biegniemy sobie. Do Largo. Niech on nauczy nas skradania się. O, tu jakiś owoc widzę. Chyba ten maki czy coś. Dokładnie. Żarcie leży. No to zbieramy. Kurde, bardzo dużo kasy tutaj jest potrzeba, żeby te wszystkie umiejętności sobie kupić. Ciekawe, skąd ja to całą kasę wezmę. Tu była ruda. To wykopmy. Złoto. Pięć samolotków złota. Co z nimi się robi? No, są warte 20 sztuk złota, więc chyba tylko można, mi się wydaje, je sprzedać. No okej, kupiliśmy kilo za 150.
Mamy 5 samolotków po 20, czyli już 2 trzecie kilofa nam się zwrócą. I to jest dobry interes. Coś powiesz ciekawego? Trzymaj się. Nie. Więc idziemy dalej. No, panie Largo. Naucz nas skradać się. Lapis i... Skąd wezmę perłę? Wiesz, jak okradać ludzi? No nie wiem, nie wiem jeszcze. W porządku. Wiem wszystko o tym fachu. Dobra, Możesz uczynić mnie lepszym złodziejem? Za złoto? Jasne. Masz, chcę się skradać. Jak mogę stać się niewidzialny? Rzecz w kolanach. Zawsze je uginaj, wtedy twój ciężar rozłoży się równomiernie. Ale nie skradajcie się tu jak jakaś pieprzona banda protektorów. Stąpaj lekko, a żaden frajer cię nie usłyszy. Okej. Możemy dokończyć później. Mam wytrych, który chciałeś. Świetnie. A teraz popatrz na mistrza. Zniszcz go! O to prosiłeś. Na niego! Wow, nie spodziewałem się tej walki teraz. To jest z kanterem. Na co czekasz? Bij łajdaka! Zniszcz go! Na niego! Zniszcz go! Bierz go! No, obrywaj, kapitan. Na co czeka? Bierz go! No raz, dwa, aj, mocno cię odprowadził. To musiało boleć! Na co czeka? Dobra, Carter pokonany. O. Dzięki, chłopie. Będę ci dłużny. Weź wytrych. Pokażę ci, jak go używać. Co chcesz teraz zrobić? Pójdę do kryjówki piratów. Super. Nie chcesz odzyskać swoich rzeczy? A co? Masz je? Mam część twoich rzeczy. Na razie zatrzymaj je sobie. Przynieś mi wszystkie, a dam ci 1000 sztuk złota. Super. Dobra. To ty sobie idź. Coś tu jest? Nie. Carter. Wypuściłeś więźnia? Coś ty nie sobie obraziłeś myślał? Się? Nie wiem, czemu na mnie patrzysz. Mam uwierzyć, że co? Sam się uwolnił? Pokaż, co potrafisz. Dobra. To tyle od ciebie chcę. Uwolniliśmy Largo. Teraz pójdźmy do... Sorki, kichnę najpierw. Dobra. Zagadajmy teraz tutaj z tym. Jest ktoś w środku? Jest, siedzą, pilnują.
Zagadajmy z Pedro. Masz problem. Di Fuego chce odszkodowania za stracony cukier. Berbeluch mówi, że to ty spieprzyłeś, więc musisz zapłacić. Co? Masz pojęcie, ile to mnie będzie kosztować? 300 sztuk złota powinno wystarczyć. 300? To więcej niż zarobiłem do tej pory na przemycie. Masz problem. Mam zastraszanie, czy nie? To kiepski pomysł. Kurde, no, muszę przez to powiedzieć 200. 200 sztuk złota powinno wystarczyć. 200? Wszystkie zyski z przemytu na to pójdą. Takie jest życie. Sknera, co to jest za osiągnięcie? Nie wiem. A, zdobyć 100 sztuk złota, spoko. Okej, wziąłem kasy i co teraz? No, muszę dogadać się teraz z tym Dickwagiem pewnie. No, panie gubernator. Mam odpowiedź piratów. Pokaż. Dobrze. Ile oferuję? Sto sztuk złota. To żart? No dobra, pirat powiedział, że mogę podnieść cenę do 200. No dobra. I od teraz kończą się ataki piratów. A co z moją nagrodą? Nagrodą? Rockford powiedział, że dostanę 100 sztuk złota, jeśli przyniosę mu odpowiedź piratów. Umowa była z Rockfordem. Niech on ci płaci. Ech, kurde. Dobra, zagadajmy z tym Rockfordem. Potrzebuję tej kasy, bo nie mam wcale kasy. Di Fuego nie dał mi mojego złota. Chyba nic na to nie poradzę. Będziesz musiał. Zapłaciłem ci już 100 sztuk z własnej kieszeni. A teraz mam jeszcze spłacać długi Di Fuego? Nie wtrącam się w wasz konflikt. No to teraz, kurde, cię muszę chyba pobić. Skoro tak, będziemy walczyć. Wyzywasz mnie na pojedynek? Dobra. Jak wygrasz, złoto jest twoje. Przegrasz, przestaniesz jęczeć. Jesteś gotowy? Ruchy! Będę się leczył i wygram to. A ty zapłacisz mi 100 sztuk złota. Co cię powstrzymuje? Do ataku! Na co czekasz? Co cię powstrzymuje? Do ataku! Na co czekasz? Pokaż mu! No kurde, zmarnowałem dużo jedzenia i nawet troszkę drogi, żeby wygrać też to. Złota. To jest zdecydowanie duży koszt. Ruchy! Co cię powstrzymuje? Do ataku! Nieźle. Pobiłem Rockforda, no. Wstawaj, ciulu. Oddawaj mi moją kasę. Wygrywasz. Masz tu swoje złoto. W przyszłości nie wejdę w interesy z takimi szumowinami jak ty. Wybacz. No. Dobra. Sprzedam ci może parę potrzebuję rzeczy. Potrzebuję zapasów. Mam co handlować. Masz samorodki, koleś. Perłę na razie sobie zostawię. I mam 200 sztuk złota, to jest mało dalej, mało. Dobra, wiecie co? Nie, nie mam teraz czasu. Zapiszemy tutaj grę.
i skończymy na tym odcinek. Dobra, jest zapisane. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnym odcinku.